Piątkowe popołudnie piłkarze Wisły Pławy na własnym stadionie podejmowali drużynę rezerw Lecha poznań w kolejnym drugoligowym spotkaniu. W pierwszych minutach w grze obu drużyn brakowało dokładności w wykończeniu akcji worek z bramkami rozwiązał się dopiero w 40 minucie, kiedy prowadzenie wiśle dał Karol Noiszewski, który pokonał bramkarza Lecha strzałem z główki. Zaledwie dwie minuty później był już remis po indywidualnej akcji Maksymiliana Dziuby. Wiślacy nie dawali za wygraną i jeszcze przed przerwą ponownie objęli prowadzenie. Tym razem autorem bramki był Dawid Redlewski, który po podaniu od Mateusza Klichowicza. Kierował piłkę do poznańskiej bramki. Na początku drugiej połowy Puławianie mieli bardzo dobrą okazję, by podwyższyć prowadzenie. Niestety piłka po uderzeniu Kamila Kargulewicza poszybowała ponad bramką rywali. Piłkarskie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, potwierdziło się raz jeszcze. Już w 48. minucie ponownie za sprawą Maksymiliana Dziuby piłkarze Lecha doprowadzili do remisu. W końcowych fragmentach obie drużyny nie szczędziły sobie nawzajem fauli, jednak wynik nie uległ już zmianie. Po meczu z rezerwami Lecha Wiślacy dopisali do swojego dorobku w tabeli jeden punkt pławy rezerwy Lecha Poznań 2 do 2, do przerwy prowadzenie Wisły 2 do 1. Wisła zagrała w składzie w bramce Mielcarz, w polu Kaczorowski, Wiech, Seweryś, Noiszewski, Pawlas, Kumoch, Noiszewski, Kołtański, Kargulewicz, Bortniczuk, Klichowicz, Kaczmarek, Janicki i Redlewski.